Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroko Bragia, to jest kolejny materiał z gry Wolfenstein Youngblood na maksymalnym poziomie trudności, jaki w tej grze występuje, czyli wymagający Ultra Hardcore Mode. A tutaj cię mam. Materiały propagandowe. In the Gestapo archives inside Brother One. If you destroy this, it will set the Nazis' propaganda production back to square one. Go there, destroy the blueprints. Bonne chance. Okej. Bierzemy materiały propagandowe i zaraz weźmiemy się za kolejną misję. Diablica, Maro, nie musisz na głos skarbie. Dla wszystkich w sensie nie musisz iść to dalej. O, no rozumiem. Aha, wiem o co chodzi. No dobra, wiem, dobrze. Dobrze. To się wytnie na YouTubie. I tak jesteśmy teraz sami, a ja sobie po prostu wytnę to na YouTubie i będzie okej. Okay, Diablica, możesz wyciąć jak chcesz. Wytniemy. Moja droga. I tak jesteśmy teraz sami, nikt nie ogląda na podglądzie, także... Na spokojnie. Znowu 929 mam. 929 mam... monet. I tutaj sobie mogę ulepszyć. Z tego korzystam. To strzelby, obsługa i celność. Ok. I to oczywiście za 500 trochę mi brakuje. I mamy znowu dwa punkty postaci. A tutaj już mam umysł, byśmy sobie wzięli. Za dwa. Zwiększa zasięg łupienia o 15%. A może sobie pozbieramy na coś droższego. Na przykład to. Zwiększa zasięg dopingu do 25%. Ok. To może być całkiem dobre. No, czytaj dla siebie. No dobra, spoko, nie ma problemu. Nie ma problemu, moja droga. No dokładnie. Dobra, kolejna misja. Oznaczyłem ją? Nie oznaczyłem. Weźmiemy sobie... Udaj się do Brada 2. To sobie oznacz. Anis chce dowiedzieć się więcej o działaniu nazistowskich robotów z Zintdale. Poprosiła nas, abyśmy udali się do transporter w Bradzie 2 i zdobyły tam dla niej ich plany techniczne. Ok, misja oznaczona. Także spadamy na dół. Na dół. Gdzie było na dół? Mamy, że jest ten znacznik żółty. O, właśnie, tutaj nawet zeszliśmy schodami. Nawet zeszliśmy schodami, cyk. Brat 2, centrum transportowe. I jedziemy. No ja wiem. To już sobie zachowam dla siebie, może być? To co mi teraz napisałaś. Poziom trudności może zmienić w każdym momencie. Nie, nawet nie ma takiej opcji. Udaj się do Brada 2. Plan techniczny Zintdale. Znajdź dyskietki z planami Zintdale. Dobra, w takim będzie razie. So the schematics on the east one should be in this tower. Let's keep an eye out for any suspicious looking floppy disks then. Dobra. Bringing out the big fucking gun, sis. Fucking gun, sis, yeah. Dobra. Pozbieramy sobie, co tutaj mamy. Okej. No tutaj już więcej nie będzie. Dobra, weźmy sobie karabin. I ciśniemy, będziemy szukać tych planów. Musisz. No wiadomo. Dobra, tutaj mamy gości. A nawet ich dwóch. O, to była ta zdzira. Ta jest taka silna. No. Są naprawdę silne zdziry. O! Pięknie. Dobra, dawaj. Padnie, to było dobre.
Dobra, dawaj. Szczelbę. Dobra, ładnie. To jeszcze sobie uzupełnim amunicję. Dobra, dawaj doping. Ładnie. Coś jeszcze? Okej. Okay. Ładnie tutaj powyeliminowaliśmy. No. Jakby nawet to, jakby nasze spotkanie nawet teraz wypadło, to i tak zmusiłbym ciebie do tego, bo byś nie chciała się pewnie ze mną mówić wtedy. To bym zmusił cię do tego, żeby się jednak spotkało, bo mi to nie przeszkadza. Może tobie tak, ale mi to co czuję do ciebie było silniejsze niż wiesz. No wiesz, o co chodzi. I bym się po prostu musiał spotkać mimo wszystko. Taka prawda. No, dobra, to ciśniemy. Dobra, i cel jest tutaj. Zaczynają do mnie pisać. Bo mam teoretycznie, moja droga, dzisiaj dwa kursy. Kolega chciał, żebym ich zabrał zawiózł na imprezę, to jest raz. I siostra też co do mnie chciała, żebym ją gdzieś skądś odebrał. Ale kasę przynajmniej za to dostanę, za paliwko. A już dzisiaj zatankowałem auto, także mam nadzieję, że mi się zwróci. Dzięki nim. Dobra, i nasz cel są gdzieś tutaj. I chyba o nim do mnie zaczynają pisać. Zaraz sprawdzimy. Dobra, teoretycznie tam jest nasz cel. Bo tu nic nie widzę. Dobra, wbijamy. Sobie przy okazji zobaczę. To piszę. Damian. A, dobra. Czy już jeden kurs mam z głowy, moja droga. Napisali mi, że kolega przynajmniej, że już mam z, że i to po niej nie muszę iść. No zajebiście. No, i to mi się podoba, bo mi się nie chciało jechać. Nigdzie mi się nie chciało jechać. Dobra, czyli jedno mam z głowy, jeszcze moja siostra. Ale ona może być, może tak, że ona też nie będzie. Może jej też przejdzie albo coś. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie mi się chciało, że nie będę musiał ani tu jechać. No już jedno mi się upiekło. Już mi się raz upiekło. Z tymi kolegami. No tutaj mogę użyć granatnika, ale tego nie będę robił z tego prostego powodu, że tutaj się zaczną zlatywać. Tu się zaczną zlatywać. Jak to wygląda stan monet? 522. I dwa punkty. A, dobra, bo zbieram na jakieś lepsze umiejki. O, tu chodzi ten cyborg. Że może go spróbuję zajść od góry i może lasera nie mam, ogniówka. Dobra, zostaniemy przy strzelbie. Marokobra przerąbane, niezadowolona, bo nie wyśpisz się, jak jutro będziesz rozmawiać. Ale nie rozumiem. Ale że jak? Ale oni nie chcieli, że późno. Oni gdzieś teraz chcieli, żebym po nich jechał. He, a wiedziałem, że to nie do mnie piszą. Ale że jak nie do mnie piszą? Nie rozumiem. Dobra. Przejdźmy sobie tutaj. I tutaj spróbuję zastrzelić ten cały... O, mam tu podwójną ilość amunicji do lasera. Rozwalić tego robota. Dobra, robot rozwalony. Pięknie. Dobra, teraz ciśniemy może ich z granatnika. Ło! Ale musiał dostać. Dobra,
Dobra. Kolejny załatwiony. No, poza tym to nic nie widzę. Panie, tego robota żeśmy rozwalili. To chyba dodatkowa amunicja jeszcze. To sobie weźmiemy. Chyba nasze cele są tam. Wow. O, ten dostany robocik. Dobra, rozwalony. Diablica. Że jakże ze mną będziesz rozmawiał, jak się nie wyśpisz. Myślałem, że mi ma tak cały czas, ale to mnie mi. Teraz wiem. A, że tobie piszą. Nie, nie. Do mnie pisali cały czas. Do mnie. Nie, tutaj nie chcieli w późnych godzinach. No co ja zrobię? No jak zadzwoniła, no siostra, no to nie będę jej odmawiał, ale. Ale ona chyba gdzieś wcześniejszych godzinach, nie chciała jakichś późniejszych. Że to na pewno. No też niedaleko, przecież tutaj w tym moim mieście, tutaj w Bełchatowie, nie? No to właśnie tam mam przejść. Bo to sobie jeszcze pozbieram amunicję. Okej. No i nadal tam mam przejść, ale nie wiem dokładnie w którym miejscu. W ogóle tam jeszcze muszę przeszukać. To jest gdzieś tu. Tam jest tylko jeszcze amunicja. I gdzie mam tu tego... Dobra, jedną dyskietkę już mam. Dobra, pierwszy fragment planów. Zdobyty. Dobra, w takim razie szukamy kolejnych. Oby nie jakieś dziewczyny, bo zajebę żywcem. Zresztą wiesz, co potrafię. No wiem. Nie, żadne. Żadne takie nawet ci mogę pokazać. O! Tutaj widzisz. Pokazane, kto pisze. No i tutaj o. Że chcieli ze mną. Tu masz pokazane, kto napisał. No. Także nie mam nic, moja droga, do ukrycia. Przynajmniej nie w związku z tobą. Dobra, tutaj teraz znowu muszę szukać w tym miejscu. Tylko że teraz tutaj muszę otworzyć przejście, ale nie, tutaj możemy. No tam nie wejdę, to musi być druga lokacja. W jakim bądź razie. To musi być druga lokacja. No właśnie, o to chodzi. A chyba wiesz, o co chodzi dokładnie, tak? Bo tak masz tak samo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo tu jest przejście. Dawaj, teraz wejdziemy sobie tutaj. Okej. Dawaj, tutaj mamy kolejne dwa plany. Do zastanego cyborga. Tu już mam maksymalną ilość tych toporków. Dobra, trzech na raz. Ktoś jeszcze? Dobra, tutaj powinna być kolejna dyskietka, to ja sobie już ją wezmę. Dobra. Planów technicznych. Tu o dziwo jest jeszcze sekret na dole. Nie widziałem go wcześniej, tylko nie wiem jak do niego dojść. On będzie gdzieś tu. To jak mam dojść pod spód? Z drugiej strony, tam jest ten sekret, to i tak muszę zejść na dół i tak. Może z tym sekretem będzie ten dokument. Bo teraz człowieku być mądry i... A, dobra, już wiem. To tutaj muszę przejść. Tu teoretycznie jest ten sekret i to miejsce, gdzie możemy znaleźć ostatnią już tą dyskietkę z danymi,
roboczymi tego cyborga. Oj tam kochanie. No ale wolę się upewnić, żeby nie było. Dobra, i tutaj są już drzwi otworzone. Muszę pamiętać o tym dokumencie gdzieś tam po drugiej stronie. Dobra. Dobra, dostarcz plany techniczne. Zaraz znajdziemy komputer, żeby je odszyfrować. To już ogólnie już koniec misji, bo już musimy całe te plany zdać ruchowi oporu. Ale zanim to zrobię, to jeszcze ten sekret, bo tutaj mi się gdzieś pojawił. Tylko go muszę odkryć i jak mam tam przejść? To może być. Nie, to może nie być takie łatwe. Muszę na pewno wziąć latarkę. No i to jest pytanie, bo to jest na pewno w oddzielnym pomieszczeniu, ale do tego pomieszczenia można wejść od drugiej strony. Niedostępne. Tu nie przejdziemy. To pomieszczenie można wejść od drugiej strony, ale... Bo musiał odkryć od której? Chyba, że wejdziemy tutaj. Tam gdzieś by było zejście, ale no wątpię. A, ja to słyszę. Aha, myślałem, że jest inaczej. No, będę miał zabawy. Co jak co. To będziemy musieli pociąć. Ale no, nic się nie poradzi. Nic się nie poradzi. Kurczę, jak ja mam tam wejść? Chyba, że tu będzie jakieś... O! A może? Tu jest jakaś odpowiedź na to pytanie, jak mam tą znaczkę odkryć. Albo i nie. Bo tu nie ma żadnego przejścia czy coś. Muszę jeszcze raz tam zejść i zobaczyć, od której to strony można tam się dostać jeszcze do tej lokacji, bo definitywnie do tej znaczki jest jakieś przejście od drugiej strony, ale nie widzę tak za bardzo tej mapy, żebym ja się dowiedział, z której strony. Tutaj na pewno nie przejdziemy. Nawet nie ma opcji. Oj, dobra, no nie chciałem tak zrobić. Że od drugiej strony jest jakieś przejście, ale kurczę, jak to zrobić, żeby tam ogarnąć? Nic, spróbuję pokombinować, jakoś poprzechodzić od tamtej strony po prostu przejść. Szukać jakoś przejścia, może ogarnę. Jejku. Ach, to skakiwanie tutaj czasami. No i może tu gdzieś jest jakieś przejście na dół. A tu są tylko schody na górę. To na pewno odpadają. Tutaj na pewno nie, bo tutaj przejścia żadnego nie ma. Serio, to mi się spodobała bardzo ta gra. Wymiatasz to z gierka. No, mi się bardzo też podoba. Fajnie, aż się chce te sekrety tu wszystko odkrywać. Naprawdę. O, i tutaj jest ten sekret. Tutaj jest ten sekret, ale... Nie wiem, jak tą ogarnąć, żeby tutaj przejść od drugiej strony. Ciężko będzie ten sekret ogarnąć. Bo nie wiem co tu zrobić, nie wiem jak tam przejść.
Masakra jakaś. Zawory nie przekręcę, jakbym chciał. Tam też nie ma co kombinować, bo tam też nie ma żadnego przejścia. Tutaj z tym cyborgiem też żadnego rozsądnego planu nie ma. Chyba że tam w drugiej lokacji by było jakieś przejście. Spadłem. Kurwa. O Jezu, zajmie to wkurza czasami ta gra. Ty tam zeskakujesz tak łatwo, że można spaść, o to mi chodzi. Wiesz, ten jeden sekret, ale po prostu nie mogę ogarnąć, gdzie mam tak naprawdę przejść tam. Ta mapka jest taka malutka, że w okularach nawet nie widzę. No ja tak sam, ja nawet jak dobrze widzę, to i tak ciężko mi, wiesz, ogarnąć, gdzie tak naprawdę mam, od której strony mam tą mapkę tam ogarnąć, żeby dostać się do tego sekretu. Bardzo drzaźni. Tu niedostępne. Może jakbyś te drzwi otworzyli, to może... Może tam było przejście do tego sekretu jakieś. Nie. W ogóle, jak nie ruszamy się, to ta mapa się czasami oddala, ale to i tak nie wnosi nic, bo definitywnie do tego sekretu, jak widzę na mapie, jest dojście od drugiej strony. Nie jestem w stanie dojść, o które dojście tak naprawdę chodzi. Chyba że tutaj się po prostu przybliżę. I może tu, jak mi mapę przybliży, to może tam gdzieś zobaczę. Dziwne. No, teoretycznie mam jeszcze jakiś inny pomysł. Tutaj jest szyfr. Ale poza tym tutaj nic nie widzę. Dobra, spróbuję się w ogóle wycofać z tego obszaru, totalnie się wycofać i może gdzieś tu odnaleźć. To już jedyny pomysł, jeżeli tutaj nie znajdę, to się wycofuję, bo jest naprawdę sekret, który jest ciężko do ogarnięcia. No a jeszcze przez tą mapę to już naprawdę kurwica mnie zastrzeli, zanim ja to znajdę. No, musisz sobie tam, wiesz, ogarnąć ciebie, posmarować, może ci przejdzie. Może weź jakieś tabletki przeciwbolowe. Rozumiem, że cię boli. No to żadnego przycisku nie ma. O, w ogóle od dupy strony wejdę. W ogóle gdzieś indziej tu jeszcze przejdę. Może tu gdzieś znajdę jakieś przejście pod ziemię. Nie, bo jak nie, to się wycofuję. Nie wiem, gdzie mam tego sekretu szukać. Tu jest jakiś kod. 8721. Ale co on wnosi do sprawy? Dobra, następny poziom lepszenia broni. To w ogóle jest kolejny cyborg. Dobra, zaczęła się trochę akcja. Dobra, zaczynają się robociki wredne. Dobra, masz granat gnoju. Wiesz, ten cyborg zastany, robocik. No fajnie, że dowódcę załatwiliśmy, to przynajmniej jakoś nam łatwo to poszło. Może tu jest odpowiedź na to,
jak mam ten sekret znaleźć. I tyle. No, rozumiem, rozumiem. No chyba, że tak. Chyba, że tak. Może tu jest jakieś przejście od tych znajdziek tam. Nie, no nie ma, no nie ma. Ciężko, ciężko będzie. Ta mapa jest taka chujowa, że... Ja też żadnego przejścia nie ogarnę. Mam tylko dodatkowe życie. Myślałem, że tutaj będzie jakieś przejście do tego sekretu tam po tamtej stronie. Ale niestety nie. Niestety nie. Tego robota chyba rozwaliliśmy, trochę rzeczy sobie mogę tutaj pozbierać z niego, ale chyba nie. Tutaj chyba padł. A jednak, coś tam się trafiło. Tu jeszcze jest jakieś przejście. Tutaj chyba nic nie ogarniemy. Nie. Ten laser użyć. A tu będzie alarm. O, oni się ma pooddali. Nadal sekretu nie widać. Nie, chyba go nie odnajdziemy, nie ma sensu. Nie wiem jak mam to ogarnąć. Niby przejście z innej strony, a w ogóle tego sekretu w ogóle nie widać na innych mapach. W ogóle jest tylko w tamtym miejscu, gdzie ten, a... Chyba zejść na dół, bo my się na dół kierowaliśmy. Chyba zobaczmy, czy tutaj w tym miejscu jest. Nie, i tego sekretu w ogóle tu nie widać nawet. Wróciki zasrane. Jest naprawdę jeden z najbardziej irytujących przeciwników w tej grze. Zasrane robociki. Ładnie. Jeszcze tą mapę sprawdzę. Jeżeli na tej mapie nie będzie dojścia, to ja to pierdzielę. Dobra, dawaj gnoja. Pięknie. Może jest granatnik. O, ale mu nawaliłem. Weź pancerz. O, następny poziom lepszenia broni, ładnie. Masz granat. Okej, pięknie. No ale tak... Patrzę na tej, na tą mapę i nic nie widzę. Żeby gdziekolwiek był ten sekret na mapie pokazany. Ładnie. I tak sam na sam. Mam cię na wyłączność teraz, dokładnie. Dokładnie. Ale cały czas gnojki słychać, ale nie widać. Wykurwiać mnie muchy stąd. Jak mnie te robociki wkurwiają, to po prostu szal. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurczę, dawać granat. Jest to gówno. Dobra. Nie, nie, nie wchodź na drabinę. Poschodźmy sobie jeszcze na dolnych częściach. Poszukajmy może... Kurde, no schodź.
Poszukajmy jeszcze, może tutaj gdzieś będzie informacja o tej znajdźce, ale raczej wątpię. Nie, tutaj na mapie nic nie pokazuje. Dobra, wycofuję się. Powrót do katakomb. Szkoda, nie wiem. Szukałem tej znajdźki, nie mogłem nigdzie znaleźć. Nie wiem, jak tam cokolwiek, jak to miałem dojść, w ogóle jak to ogarnąć. Zwłaszcza, że ta mapa jest taka nieczytelna momentami, jeżeli chodzi o te znajdźki, że szkoda słów. Dostarcz plany techniczne. Dobra, w takim razie dawaj. Plany techniczne. Tutaj muszę dać chyba. A i nie w tą stronę. To było tu. Tu i tu. No news from excellent les filles. With these schematics, it will be much easier for our fighters to destroy the citadel. Misja ukończona. Plany techniczne. Then come back encore plus fort. Te robociki to są pojebane, a ej, a jak ja w pracy taki robocik. Nie, no bez przesady. Ty jesteś o wiele lepsza niż taki robocik wredny. Takie dziadostwo. Okej, słuchajcie, i w tym momencie zakończymy sobie materiał z gry Wolfenstein na najcięższym poziomie trudności. Mam nadzieję, że ten materiał się podobał. Dziękuję wszystkim za obecność, za lajki w górę lub w dół, za jakąkolwiek aktywność, za swój poświęcony czas i zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej, jakże innych serii na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!